No i mamy to urządzenie. Włączamy je normalnie tutaj włącznikiem. Po włączeniu włącznikiem urządzenie można już na przykład zacząć etykietować. Jedno przyciśnięcie pedała to jest jedna etykieta. Tu jest zrobiona ta rolka taka, która można powiedzieć jest pod te wszystkie butelki. Ogólnie rzecz biorąc kładzie się tutaj opakowanie. Przyciska się przyciski, to się etykietuje w tym momencie. Produkt się etykietuje naokoło. Tutaj, żeby na przykład to zabrać ustawienie pod te wszystkie, można powiedzieć, pod te większe butelki, żeby etykietować mniejsze, no to w tym momencie trzeba przesunąć tą rolkę troszeczkę w lewo, żeby po prostu jej odległość była mniejsza. Etykiety mam za długie, no bo mam etykiety, są praktycznie gdzieś, nie wiem, o 40 mm za długie, ale takie akurat mam, więc one tak etykietują. Jeśli chcemy regulować, można powiedzieć, gdzie ma być etykieta na wysokość w produkcie, do tego służy wtedy tutaj ogranicznik, czyli cofając ogranicznik do tyłu, powodujemy wtedy, że butelka musi pójść w tą stronę i wtedy jak tutaj przykleimy opakowanie, no to nam się przykleja w tym momencie etykieta wyżej. Czyli po prostu regulujemy, gdzie ma być etykieta, to regulujemy w tym momencie sobie tą śrubką. Jeśli chcemy zmienić, można powiedzieć, etykietę na inną, to trzeba ustawić tak, żeby tutaj było równo, ta etykieta, żeby naklejka równo wystawała. My tutaj widzimy praktycznie troszeczkę, nieznacznie wystający tam kawałek. Jeśli zaczniemy na przykład wysuwać, przesuwać czujnik do przodu, znaczy mechanicznie go przesuwamy lewo-prawo, to regulujemy wtedy wysunięcie, czyli po prostu przy zmianie etykiet trzeba zrobić tak, żeby nie było za dużo w tym momencie. Tutaj za dużo wystaje etykiety, więc trzeba czujnik delikatnie cofnąć. Jeśli wystaje gdzieś centymetr, to musimy sobie cofnąć gdzieś czujnik też około centymetra. Po przyciśnięciu mamy ładnie zakończoną tą etykietę. Nie podwinie się, nie przyklei się źle. Przykleimy to w tym momencie tak samo, jak to było. O. W ten sposób. A jak chcemy zrobić, żeby etykietować te większe, te mniejsze elementy, to popuszczamy tutaj dwie śrubki. Przesuwamy w tym momencie. Przesuwamy sobie w tym momencie tą rolkę w przód, w tył i tutaj, tak jak mówię, trzeba zrobić tak, żeby po prostu butelka była jak najniżej, ale znowu, żeby nie uderzyła w stolik, bo jak tak zrobimy, no to wiadomo, że ona wtedy leży na stoliku, więc po prostu trzeba zrobić tak, żeby ona po prostu była delikatnie w powietrzu. I tak 3 razy drzwi oczywiście, jak to ustawimy, no to już nam tutaj sobie ustawiamy, gdzie ma być butelka, gdzie ma być naklejka na butelce, po czym możemy sobie to przestawić w ten sposób, ogranicznik do butelki. O, czyli dokładamy. O, ten nawet można, jego też, on tu też ma regulację, że można popuścić śrubkę i go ustawić w kącie, ale może. No, tutaj się nam zakleja. Mamy za długą etykietę, wiadomo, nie? Ale ona po prostu. Ona się zakleja w tym momencie kilkanaście razy, czy tam kilka razy na obwodzie. I tu mamy już szybko przestawioną maszynkę pod opakowania, takie większe, mniejsze. I sobie można to etykietować. Tak jak mówię, przesuwamy tutaj, jeśli przesuniemy sobie w tym momencie to do tyłu, tutaj dokręcimy, zakontrujemy, ustawimy to, wtedy zmieniamy po prostu, gdzie ma być ta, gdzie ma być naklejka przyklejona po prostu. Jak mamy to opakowanie, byśmy chcieli taką etykietę zaetykietować tu, w tym miejscu, no to tutaj kładziemy rolkę z etykietami tak jak jest, te kółeczka, to kółeczko i tamto kółeczko, czyli po tej stronie delikatnie sobie przesuwamy, żeby taśma nam była trzymana, tych kółek po tej stronie dwóch się nie reguluje i wtedy tak jak tutaj patrzymy, to wtedy tutaj byłaby etykieta, więc musimy w tym momencie cofnąć się tą śrubą praktycznie do samego końca i tutaj już widzimy, że wtedy zacznie nam etykietować
na tym opakowaniu gdzieś tutaj, czyli jest za nisko, załóżmy gdzieś tutaj by trzeba zacząć, czyli w tym momencie popuszczamy tu. O, i teraz możemy przycisnąć. Mamy zaklejoną etykietę, jak gdyby tu etykiety były niższe niż ja tutaj co mam na szerokość, no to wtedy tu by się zaczęła, a tu by się gdzieś skończyła gdzieś w tym miejscu. No i tak to wygląda.